Żoltarz Dawidow przez mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony. Krakowie ex officina Ungleriana. Oświeconemu panu, panu Piotrowi Kmicie, grabi z Wiśnicza, a na Sobniu dziedzicowi, wojewodzie, staroście, obiecznemu krakowskiemu, marszałkowi na wyschrzemu, korony polskiej, spiskiemu, przemyslskiemu, kolskiemu, etc. staroście, panu mnie miłościwemu. Oświecony a wielmożny panie, panie mnie miłościwy, gdy żołtarz Dawida proroka przez mistrza Walentego dobrej pamięci z Poznania w nauce świętego pisma doświadczonego na rzecz naszę polską wyłożony, na ten czas, gdy w Poznaniu kaznodziejski urząd z wielką sławą trzymał, przyszedł do ręku niektórym z doktorów naszej sławnej nauki krakowskiej, oni na mię pracą tę włożyli, aby za moją pilnością słusznie a rządnie był sprawion i pismem impresorskim wyrobion. Gdzież ja więc jąłem sobie rozmyślać, komu by ta praca moja słusznie miała być przypisana, zwłaszcza gdyż ten dawny, a już wzięty obyczaj jest ludziem znamienitym takowe księgi przypisować, za których zaleceniem mogłyby one być poważniejsze, a od przygany prożniejsze. Między inszymi, o którychem myślił wielmożna pani dobrej pamięci pani Anna z Gorki, wojewodzina i starościna na Wyschrza Krakowska, etc., mążonka waszej pańskiej miłości, ku tej rzeczy zdała mi się być nagodniejsza, bowiem jej to na więcej przysłuszało, zwłaszcza, iż ten żołtarz naprzód był wyłożon na żądanie jej miłości matki wielmożnej, też dobrej pamięci paniej Katarzyny, na ten czas wojewodzinej poznańskiej i starościnej na Wyschrzej Wielgopolskiej. Pobudzała mię też k temu jej miłości cnota wysoka, świętość żywota niepospolita i bogobojność niewymowna, która z nabożeństwa wielkiego a niesłychanego i też z pokory znamienitej pochodziła, a zwłaszcza miłosierdzie niewymowne ku ludziom ubogim i też uciśnionym, które ona ukazowała nie tylko tym, którzy się ku niej uciekali, żądając wspomożenia, ale też i tym, którzy jej o to nie żądali. Bowiem to jest rzecz prawdziwa, iż wielekroć ona sama szukała tych, którym by dobrze uczynić mogła, tak przyczyniając się za uciśnionymi, jako wspomagając niedostateczne. Nie inaczej jedno jakoby druga, święta Hedwiga. O inszych jej uczynkach cnotliwych radniej wolę milczeć, niżbych je miał wysławiać niedostatecznie. Zwłaszcza przed waszą pańską miłością, któremu to świadomo, jawniej i wiadomo dostateczniej, niżli kto inszy może wiedzieć. A bowiem nie tylko, iż sama dobra była,
ale też i waszę pańską miłość ku wiele dobremu tak namową, jako i cnotliwym życiem swoim wiele kroć przywodziła. Za któreż to cnoty swe, pewna rzecz jest, iż odpłaty onej wiecznej dostąpiła po śmierci, którą sobie, na świecie żywiąc, bogobojnym a cnotliwym żywotem zasługowała, gdyż ci Pan Bóg żadnej dobrej rzeczy by też na mniejszej nikomu bez odpłaty nie opuści. O znamienitości jej rodu, z którego domu i rządu poszła, gdyż to każdemu jawno, nie zda mi się potrzeba tu wysławiać. Wszakoż to ku jej szlachetności jest przydatek niemały, iż ona ojca swego wielmożnego pana Łukasza z Gorki etc. naprzód kastellanem poznańskim i na wyższym starostą wielgopolskim, po tym wojewodą poznańskim, na ostatek biskupem kujawskim być widziała. Takież i wielmożnego pana Andrzeja, brata swego, na ojcowski stolec i miejsce posadzenia doczekała. A nadto wszytko, iż ona waszę pańską miłość pana tak wielkiego a znamienitego w królestwie tym, po królu jego miłości niemal pierwszego, za mążonka miała, ku czci swej i ku pociesze znamienitej. Teć były przyczyny, wielmożny panie, umysłu mego, jakom wyższej namienił. Ale iż tak pan Bóg raczył mieć, aby ona, której to miało być słusznie przywłaszczono, zeszła z tego świata. Jednak wasza pańska miłość, który jest druga część swej mążonki, gdyż mąż a żona są jedno ciało, za łaską Bożą na świecie został wiele ludziom ku pociesze. Przeto zdała mi się rzecz słuszna, co onej miało być to przypisać, ku czci waszej pańskiej miłości i owszem ku czci waszej mążonki. Bo jako na świecie będący wszelkiej czci i chwały słusznej waszej pańskiej miłości, wasza pańska miłość życzył i żądał, tak też i to, co się teraz po jej śmierci dzieje, mnimam, iż raczy z nią rozdzielić. Raczysz tedy, wasza pańska miłość, przyjąć ode mnie sługi swego dar ten, aczkolwiek niewielki, wszakoż mam za to, iż kosztowniejszy i trwalszy będzie niż na droższe kamienie, gdyż jest Słowo Boże, które trwa na wieki. Będzie ten dar pod imieniem waszej pańskiej miłości wdzięczny rozmaitym stanom ludzkim, naprzód pannam zakonnym, które w obrządzie kościelnym żołtarz śpiewając słowa swoje stąd będą umiały wyrozumieć. Takież i innym ludziom bogomyślnym, którzy tu rozliczne, a gruntowne modlitwy ku swemu nabożeństwu najdą. A zwłaszcza to będzie pożyteczno kapłanom prostym, a w Piśmie Świętym mało uczonym, gdyż stąd wyrozumieją, k czemu się ściąga proroctwo Dawidowo, bowiem ku Panu Chrystusowi. Nie iżby żołtarz nie mógł być wykładan ku inszemu wyrozumieniu, jako też proroctwa insze mogą być ku rozlicznemu końcu wykładane, co się dziewa między uczonymi, których rozum rozmaicie oświeca Duch Święty, każdemu z osobna użyczając według swej woli. Wszakoż to jest na doskonalszy wykład, który się ściąga ku Panu Chrystusowi, gdyż koniec zakonu i proroctw i proroctwa wszelkiego jest Pan Chrystus. Jednak
Też żołtarz ten nie wyłożon dla ludzi uczonych, a w Piśmie Świętym biegłych, ale na żądanie tej paniej wielmożnej już namienionej. Przeto mądrze uczynił ten uczony, a dobry człowiek, mistrz Walenty, który bacząc sposób płci panieńskiej i też jej rozumu, opuściwszy insze dworne, a głębokie wykłady, tylko tego się jął, w którym zależy bogomyślność i pobudzenie ku nabożeństwu. A com tu położył, iż ten mistrz był dobry człowiek, to słowo nie tylko jest mnie samego, ale jest żywych ludzi bardzo wiele, którzy świętość jego żywota wysoce wychwalają, czego też wasza pańska miłość jest dobry świadek. Był rodzic z Poznania, schował się od młodości w Krakowie, gdzież mistrzem zostawszy, przesławność nauki swej dostał miejsca między uczonymi w mniejszym kolegium, gdzież będąc, żył niewinnie bez wszelkiej skargi ludzkiej, jakoż w tym trwał i przez wszytek czas żywota swego. Z tegoż miejsca, gdy został bakkalarzem w nauce świętego pisma, wzięt na kaznodziejski stolec do Poznania. Tam, jakim był kaznodzieją, jako przykładnym, jako z miłości karał, jako prawdę mówiąc, nikomu nie przepuszczał, jako się o ludzie uciśnione zastawiał, wiedzą to dobrze, którzy jego kazania słuchali, tak iż jego kazanie nie byłać prosta nauka, ale jakoby grom, co też napisano o Pawle Świętym. Każdy o nim dobrze trzymał i mówił nie tylko ludzie dobrzy, ale też i nieprzyjaciele jego, którym dla prawdy ciężek bywał. Musieli o nim dobrze trzymać. Ostatecznie dobroć i świętobliwość jego w tym się ukazała, iż gdy umarł w dobrej starości, nie był jeden w mieście, który by go nie żałował, który by też nie żądał być przy jego pogrzebie. I owszem, pospolity człowiek tak jego miłował, iż też uczyniwszy złożenie sumy pieniężnej, każdy według swego przemożenia, dali jemu zbudować grob bardzo sprawny, jako o tym powiadają, którzy tego świadomi. Takiż się w nim spełniło pismo Ecclesiastici 45 napisane. Był Bogu mił i też ludziom, którego pamiątka jest w błogosławieństwie. Gdyż wtedy ten człowiek tak był dobry, a jest pospolita przypowieść, iż dobry ptak dobrze śpiewa. Nie trzeba się nikomu o to starać, aby ten jego wykład żołtarza miał być w czym podejrzany, tak jako się tego wiele najdzie tych czasów w księgach nowych, zwłaszcza w piśmie niemieckim. Jest też ten wykład przeźrzany i doświadczony przez doktory Pisma Świętego nauki krakowskiej, których to urząd jest od króla jego miłości, od biskupów, osobliwie od jego miłości księdza biskupa krakowskiego polecony, żeby oni tego pilnie doglądali i strzegli, aby żaden impresor królestwa tego nie śmiał robić ksiąg żadnych ani przedawać z inąd przywożonych, krom ich oglądania, pod winą im ułożoną. A jednak bardzo słusznie ich miłość uczynili to zakazanie, by snać do nas ten jadowity pożar nie doszedł, o którym
U sąsiadów naszych słychamy, czego się, Panie Boże, pożal. Wszakoż to nie jest, mówią, moją. Wszakoż to nie jest moja rzecz. To niechaj będzie oświecony, a wielmożny Panie, pierwsze oznajomienie mojej powolnej skłonności ku waszej pańskiej miłości przez ten dar mały. Nie iżbych ja sobie przywłaszczał ten wykład żołtarza tego przez mistrza namienionego uczyniony, tylko pracę niemałą, którą podjąłem, aby ten żołtarz w tym rządzie, jako teraz jest, był postanowion, którąż trudność może obaczyć wszelki, kto by chciał widzieć, a k temu przyrównać księgi jego własną ręką napisane, albo też i wypis ich, który przy nas jest. Z tym się ja łasce waszej pańskiej miłości poruczam. Godziło się było po łacinie ten list pisać waszej miłości jako panu mądremu i owszem, co rzadko się przydawa między wielkimi pany, w piśmie rozlicznym niepospolicie uczonemu. Ale iż to rzecz jest polska, więcej prostym ludziom służąca, przeto miałem na to baczność, aby ten list zalecający nie tylko samym uczonym, ale też i pospolitemu człowieku naszego języka był jawny. Dan w Krakowie z kolegium mniejszego 12 dnia czerwca od Bożego Narodzenia roku 1539. Waszej pańskiej miłości zawsze powolny, mistrz Andreas Glaber z Kobylina, sługa i kapłan.